jakiś temat, który jest, jeżeli chodzi o naszą rzemieślniczą produkcję, tak? To jest deklaracja pracy ciągłej, u góry do kolumny trafia zacier. W dużym uproszczeniu mówiąc, on spływa po półkach na dół. Od dołu podawana jest para wodna, która ten zacier podgrzewa. Alkohol odparowuje i w postaci par przechodzi do góry. I tak upraszczając sprawę, czas jaki ten zacier spływa na dół, to jest czas, jaki on ma na pozbycie się alkoholu. W tym czasie ten cały alkohol musi zostać oddestylowany i on w postaci par przechodzi wyżej na strop, tak gdzie znajduje kolumna spirytusowa, gdzie ten alkohol jest dodatkowo koncentrowany i później w mocy około 91% wypływa nam na te stąd i tutaj skondensowany, tak? Tu mamy oddział tutaj. Wypływa nam alkohol. W tym momencie gdzieś tam to się buja powyżej 90%, poniżej troszeczkę 90%, to dlatego, że jest bardzo zimny, a w zimnej temperaturze moc pozorna alkoholu jest po prostu niższa. Także on sobie teraz leci z taką pewnością 280 na godzinę.